Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj wpadam tylko i wyłącznie z zakupami, bo w końcu zmobilizowałem te swoje puci, żeby jechać te zakupy zrobić. A tak naprawdę to już w domu pustką wieje, pustką. Został mi jeden pomidor i kawałek ogórka i cebula. Nie no, mało warzyw, mało owoców, ale chociaż wszystko zjedzone na tip-top, więc na spokojnie. Zakupy są z Lidla. Chciałem jechać wstępnie do Biedronki, ale mówię tak, dobra, na pewno chcę ich ręczniki papierowe, w sensie z Lidla. Chcę spróbować taki nowy produkt, który wpadł mi ostatnio w oko i tak mówię, nie, dobra, nie jadę do Biedronki, jadę do Lidla. Więc już mówię, jak będę w tym Lidlu, to wezmę to, co chcę i będzie też dobrze. Zaraz powolutku przejdziemy do wszystkiego. Może zacznę w sensie od tego produktu, który mnie tutaj mocno skusił. Skusił mnie dzięki oczywiście chyba TikTokowi albo Instagramowi, bo ja mniej więcej pomysły kradnę stamtąd. Więc no tam zostało to przeze mnie zauważone, więc mówię, chcę to zobaczyć. Słuchajcie, 3 z kawałkiem, niecałe 4 zł, więc cena dużo lepsza niż te, co ja zazwyczaj kupuję. A tutaj chodzi o taki syrop. Syrop malinowy, Solvita, bez cukru. I wiecie co? Woda, coś tam, aromaty, no wiadomo, to wiadomo, takie soki to nigdy nie są jakoś tam za specjalnie zdrowe, ale tutaj na 200 ml na porcję jest 1 kaloria, więc to naprawdę jest, ktoś nie chce tam cukru za dużo, no to proszę bardzo. Nie wiem, jak to smakuje, nie wiem, jak to pachnie, nie wiem nic. Zamknięte bardzo, zobaczcie, bo zamykane tym. Sobie razem sprawdzimy, tak? Pachnie jak taki typowy syrop malinowy, te takie kupne. Ma dziubek, więc wiecie, tutaj ma taki drugi dziubek. Ja aż dla was spróbuję, ale i dla siebie też, z ciekawości. Po prostu z czystej ciekawości. Uj. O matko, jakie słodkie. Słodkie i dobre. Słuchajcie, ja myślę, że tak jak w moim przypadku i tak jak kupuję te wszystkie odpowiedniki tych soków malinowych, to tutaj mam akurat z Lewiatana, czy mój ulubiony Herbapolu, więc i tak kupuję te wszystkie takie, wiecie, niezdrowe, to tutaj mam wersję bez cukru, więc chyba nawet lepiej, co? Nie ma o czym mówić. Wziąłem też na spróbowanie, bo ostatnio znowu mam ochotę na... na Coca-Cola, ale taką niezwykłą. Ja nie wiem, co mi się stało. Ostatnio mam ochotę na takie inne rzeczy. No przesyt tych oryginalnych, takich wiecie, klasycznych, nie wiem. Naprawdę nie wiem, ale wziąłem sobie. Wezmę sobie chyba do roboty może. Zobaczę. Na spróbowanie ostatnio za mną taka hola, taka kola chodzi, więc mówię, a zobaczę. No co? Pączucha do kawucha. Tego takiego, wiecie, z całą tablicą Mendelejewa. Nie no, pić mi się chce, wiecie co, sorry. Co wy na to? Mogę się chwilę napić? Nie mam kawczana, dzisiaj nie jest do was, to chociaż może się napiję. Mówię, tak jak wszedłem, tak od razu mówię, zakupy zrobię z wami i idę się kąpać i mam już czas dla siebie. Dzisiaj jeszcze jakoś funkcjonuje, jutro już będzie gorzej, wiem, chodzi o sport. Serio dobre. Bez cukru, no mówię, niecałe 4 zł. Na bank. Janusz wam powie. Syrop bez cukru 3,69, więc proszę was. Dieta pudełkowa musiała być. Dawno nie było Devolaya. Ja ogólnie rzecz biorąc lubię, bo tutaj jest ta dobra marchewka, są te ziemniaczki pióre, tak, spoko. Natomiast cóż ja wam mogę powiedzieć, co mnie denerwuje w tym Devolaju? Z jednej strony go lubię, a z jednej strony mnie denerwuje. A gdzie jest data przydatności? Bo tak w sumie wziąłem, nawet nie spojrzałem. A jeszcze duży czas, dobra. To, że on, wiecie, jest tam z tym z tłuszczem w środku. Jak jego się przykroi, to ten tłuszcz się wylewa. Ja tak średnio lubię tego typu tłuszcze. Pierożki z mięsem. Ja bardzo lubię. Jak mam wybierać między tą wersją a tą do mikrofalówki, to zdecydowanie wybieram tę.
Bo tamta do mikrofalówki ma to do siebie, że no ma tę cebulę taką tam i tłuszczu pełno. No nie lubię, tak samo mnie to odpycha. Także tutaj te ugotuję sobie w wodzie, wyciągam, a czasem może i na patelni. Z patelni też są bardzo dobre, jak ktoś lubi. Ja akurat bardziej wolę takie ugotowane. Tam smażone to tak raz na jakiś czas. Dzisiaj była promka w Lidlu na te kabanosy, tylko były z bekonem albo serowe, nie było zwykłych. Ja tak średnio tutaj z tymi dodatkami typu bekon czy ser, zwłaszcza bekon, gdzie, przepraszam, ja to mówię tylko z punktu mojego widzenia, może ktoś tego nie ma, ale jak ja zjem coś takiego z bekonem, parówkę czy kabanosa, to potem mi, no przepraszam, ale cały dzień się odbija, no nie mogę tego. Po serowych nigdy nic nie było. Więc mówię spoko. Takie ogóreczki małe wziąłem. Ostatnio brakuje mi czegoś takiego w lodówce, bo no oczywiście celuję na takie warzywa typowo świeże, ogórek, pomidory, cebula i tak dalej. Ale chce mi się czegoś takiego. Czasem mam taką ochotę na coś kiszonego, nie? Tak jak ja na przykład lubię nawet na kanapkę kapustę kiszoną. Lubię, uwielbiam. No cóż mogę powiedzieć. A ręczniki papierowe, nie wiem czy pokazywałem, bo ja tu z boku położyłem. Tak, wziąłem te moje ręczniki papierowe, miałem testować papier, ale jeszcze mam tyle tego z Biedronki, że mówię, na razie nie będę zagracał sobie tam. Zejdzie, Lidla mam niedaleko, jeszcze zdążę kupić i sprawdzić. Ręczniki papierowe sprawdzone, super elegancko. Tak, tyle powiem w temacie. Trochę takich innych jogurtów. Te z Biedronki, wiadomo, które pokazywałem, one są super, bo są taką wersją zdrowszą. No tutaj mam taką mniej zdrowszą, ale wziąłem, bo ostatnio, jak wiecie, ja mam problem z jedzeniem śniadań, a z racji, że no wstaję tak mega rano, jednak staram się jeść. Naprawdę ja codziennie coś jem. Czasem na siłę, ale jem, więc gdzieś ta systematyczność jest. No i oczywiście rol mlecz, serek waniliowy. No uwielbiam. Także jak ktoś nie jadł rol mlecza, śmiało w ciemno możecie brać. Tutaj mam trzy pomidorki. Dzisiaj pomidorki były też w promce, więc wziąłem tylko trzy, dlatego że wiecie, są upały. Jednego mam jeszcze tutaj i nie ma co przesadzać. Tu jest jedno jabłko, ale jedno, dlatego że tak, dzisiaj kupiłem torbę, bo byłem święcie przekonany, że po dzisiejszych zajęciach na pewno nie będę w stanie ten, ale jeszcze na razie jestem w takiej dobrej kondycji, więc awaria będzie dopiero jutro. Więc mówię, dobra, jak jestem jeszcze w miarę dobrej kondycji, to jadę, zrobię te zakupy i niech to będzie z głowy. Więc mam. Mam z głowy zrobione te banany. Banany i historia szybkiego banana. Dzisiaj mam taki dzień, że strasznie denerwują mnie zachowania ludzi. No i dzisiaj w Lidlu już ugryzłem się w język. Jeszcze umiem panować nad swoimi emocjami. Halo, poskarżę się. Słuchajcie, było małżeństwo i taki malutki dziubasek, naprawdę, wiecie, ten wózek taki ten malutki lidlowski dla dzieci sobie wzięła, tam popychała, fajnie. Mamusia przyszła, zaczęła macać banany, dziecko koło mamusi i jeszcze tatuś przyjechał z wózkiem tym wielkim i też przyszedł macać banany. Zrobiło się trochę miejsca, no to więc ja wszedłem, wybieram dla siebie, odwracam się i słuchajcie, dobrze, że jeszcze mam ten refleks jako taki i na tego dzieciaka nie wpadłem, bo przy kolanie mi ta mała stała. Ja się odwróciłem i jej twarz była przy moim kolanie. Ja mówię, jak wezmę arbuzak, gwizdnę albo temu ojcu, albo tej matce, to się obudzą. No, no wiecie, no, po co cała rodzina do jednego kosza z bananami? No? No jedno chyba powinno pilnować tego malucha. Wiecie, ja bym miał wyrzuty sumienia, bo gdybym uderzył tego dzieciaka, ja no, nie mam dzieci, więc ktoś może powiedzieć, ale ty nie masz tego odruchu. No ja mogę nie mieć odruchu, bo nie mam własnych dzieci, ale to nie znaczy, że jestem w stanie, nie wiem, od tak sobie krzywdzić ludzi. Jestem chamski, arogancki i w ogóle, ja sobie zdaję z tego sprawę, ale no gdybym tego dzieciaka uderzył, nie daj Boże, tym kolanem, no coś strasznego. Coś strasznego i ja bym temu ojcu chyba od razu w czapę tam, weź, piluj ty. No, ale to już druga sprawa po prostu. No i tak, o, banany wszyscy macali, a dzieciak samopas, no i kręcił się pod nogami, no wiecie, no nie mam pretensji do dzieciaka, bo to jeszcze nie ten wiek, żeby aż tak panować nad sobą. Od tego są właśnie starzy. Ja jestem bardzo wyczulony. Także tak to. Taka historia z bananów. O, jeszcze jeden. O, jeden się urwał i odpadł. Został w torbie. Ale jest. Także no bananów dużo, bo teraz z racji tam pewnych wysiłków banan jest wskazany. Jabłka. Tak,
Jeszcze jabłek nabrałem, ja to lubię mieć. I tyle. Słuchajcie, a dobra, to zaraz najpierw, zanim się tam dorwę, to wyciągnę te mniej istotne rzeczy. Zupki dzisiaj trafiłem, dobre. No co prawda niestety barszczu ukraińskiego nie było. Tu jest zawsze coś nie tak. Albo jest ta, to nie ma tej. Jak jest ta, to nie ma tamtej. Jakoś tak nie potrafią sobie uzupełnić, żeby były chociaż po kilka tych kratek przeróżnych tych zup. Ale zupy ogórkowej złapałem, więc wziąłem dwie. Dlatego, że te z Lidla mam bardzo dobry tutaj mam jakby opinię na ich temat, dlatego, że one są mega kwaskowe, tak jak ja lubię. U mnie na przykład babcia czy mama, jak robiły zupę ogórkową, ona naprawdę była kwaśna. Ja uwielbiam, po prostu. I tutaj one są. Dlatego lubię. No i żeby coś tam dla odmiany było, no to krupnik wleci. Już nieraz tutaj debatowaliśmy na temat składów. Wiemy, że te składy są naprawdę w porządku, więc to mam co żałować. I trzy ogórki, bo tak jak już wspomniałem, te małe są fajne, bo bieram jednego, zjadam do kolacji, czy tam do śniadania, czy tam gdzie, jak w wolnej chwili. I nic mi nie leży, nic mi nie zalega. Słuchajcie, teraz troszeczkę takich chemicznych spraw. No nie do sprzątania akurat. Wziąłem sobie szampon lidlowski, bo testuję tamten, sprawdza się, wszystko jest ok, więc mówię, a biorę teraz inną wersję, tutaj jest lśniący kolor. No zobaczymy, bo był jeszcze tam dodający objętości, coś tam, wie, dobra, niech będzie ten, coś na spróbowanie. Wziąłem, bo mi się mega zapach spodobał, a i tak mi się kończy, cień, żel, kremowy żel pod prysznic, słuchajcie, spora butla, był z kokosem, ale tak sobie pomochałem kilka wersji zapachowych, no i ten mi najbardziej. Słuchajcie, on jest taki świeżo ciepły. Świeżo, no pod kątem tych upałów to jest wręcz aż, no dobrze, dobrze. Ale też zarazem daje takie otulenie ciepłem. No nie wiem, jakby to określić. Ogólnie rzecz biorąc, jak go poczułem, to mówię, chcę. Ja go chętnie wypróbuję. No i mam. No i dziękuję. I dzisiaj złapałem w Lidlu, słuchajcie, dawno nie było. Ale ktoś jak mnie ogląda od mniej więcej początku, albo kawałek od początku, to wie, jaki mój ulubieniec był z Lidla właśnie i jego było ciężko trafić. Moja kuzynka na przykład, jak u siebie w Lidlu trafiała, to brała kilka butelek, żeby było na zapas, bo one są, a potem bardzo długo ich nie ma. No i dzisiaj są akurat wakacje, to wszystko się zgadza. Płyn do płukania, ten z muszelkami, on ma przecudowny zapach i naprawdę na ubraniach pachnie. Ja mam go sprawdzonego, mówię biorę, bo jest. No ja uwielbiam ten zapach. No nie wiem czemu. Niby nic nadzwyczajnego, ale ma coś w sobie, co pobudza we mnie przyjemne emocje i sprawia mi przyjemność, więc czemu miałbym sobie go żałować? Nie, no po prostu bajka. Piękny jest. Więc mam nadzieję, że się nic nie zmieniło i nadal się tak dobrze utrzymuje, bo no jakiś czas go nie było. Wiecie, ja sobie koresponduję z różnymi osobami, jak mam na to czas, bo z tym jest przeróżnie, nawet moja Bogusia często musi poczekać troszeczkę czasu, aż jej odpiszę. Ale no, jesteśmy ludźmi dorosłymi, więc chyba każdy rozumie, że ja nie siedzę 24h na telefonie i o, napisałeś, odpisuję. I przeróżne informacje, i też tam gdzieś w komentarzu się przewinęła taka prośba, żeby też sprawdzać takie rzeczy bardziej budżetowe, bo ktoś tam nie ma na Coccolino czy na Lenory, a też jest zainteresowany mniej markowymi rzeczami. Aczkolwiek tutaj nie umniejszajmy, bo ja czy cień, czy te rzeczy z Biedronki mogę w 100% polecić i używam je nie tylko w ramach testu, ale też i dla siebie, bo one po prostu są dobre. Są dobre, czemu ja mam też nawet przepłacać? No tak jak żele, czy ten Formil, czy ten Ultra z Biedronki, naprawdę są dobre pioro. Ja akurat dużo kładę nacisku na kłębuszek, bo kłębuszek gdzieś przychylnie też jest mega tani w ogóle, więc to nie ma tak, że to nie wiem, jest jakiś towar mega luksusowy i kosztuje tyle. No i kłębuszek na przykład, no on pachnie mega fajnie, ma przyjemne zapachy i te zapachy też się utrzymują po wypraniu, więc dla mnie to jest dodatkowy plus. No i nie ma o czym mówić. Także staram się pokazywać oczywiście, no i tutaj nie markowy, tylko taki lidlowy też jest. Ciułaski, dziękuję Wam za dziś. Zakupy jak zakupy. Nic specjalnego, zwłaszcza dla dużej rodziny, bo tu żadnych zapasów kurczaków, ziemniaków, włoszczyzny nie ma. No bo ja nic gotował stricte nie będę. Są takie zakupy januszowe, jak już nieraz żeśmy omawiali. Powlogowałbym, ale już nie mam siły. Nie mam siły i idę się kąpać, jestem zmęczony i tyle. Gadałem z kuzynką, to ona też mówi, no słychać, no i po tobie, że no ja mówię, no wiem, że słychać, no ale takie jest życie.
nie ma wyjścia. Dobra, rozszczepany w ogóle, no jest. Po całym dniu to cóż ja wam mogę powiedzieć. Janusz ucieka pod prysznicę, chowa zakupy najpierw, żeby nie było. I odezwę się jakoś niebawem. Także do zobaczenia. Będzie miło na beczkę. Trzymajcie się, pa.